29 września bieżącego roku około godziny 18 na 19,5 km drogi krajowej nr 8 pędzący samochód ciężarowy z kierunku Dusznik-Zdroju w stronę Szczytnej wypadł na zakręcie drogi, uderzając w przydrożne drzewo. Samochód ciężarowy jechał bez ładunku. Na szczęście nikt z użytkowników drogi z nadprzeciwka nie nadjeżdżał. Ucierpiał sam kierowca samochodu ciężarowego. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Poszkodowanego kierowcę samochodu ciężarowego zabrano do szpitala w Polanicy-Zdroju. Ruch pojazdów na drodze został zablokowany. Policja kieruje innych użytkowników drogi objazdem w stronę ulicy Wrocławskiej. Na miejscu wypadku policja z Kłodzka i z Polanicy-Zdroju prowadzi czynności zabezpieczające miejsce zdarzenia i wyjaśniające zaistniałą sytuację. Prawdopodobną przyczyną wypadku była nadmierna prędkość i niedostosowanie jazdy do panujących warunków atmosferycznych. Policja jeszcze raz apeluje o rozwagę i ostrożność w związku z opadającym zmrokiem, obfitymi opadami deszczu i śliską nawierzchnią drogi oraz przestrzeganie znaków drogowych ograniczających prędkość.